Witamy serdecznie w studiu Tygodnia z Chłastą. Marcin Żukowski. Adrian Twarowski. Jesteśmy członkami Zarządu Stowarzyszenia Młode RP, które jest organizatorem Tygodnia z Chłastą pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opowiemy kilka słów o Tygodniu z Chłastą. Tydzień z Chłastą jest eventem wieńczącym całą akcję Teraz Chłastą. A co było w Tygodniu z Chłastą? Tydzień z Chłastą, to może o każdym dniu po kolei. Co pan na to? Zgoda? A pamiętasz, co się działo w poniedziałek? Oczywiście. Poniedziałek. Zaczęliśmy od przygotowań wystawy w Rempeksie. Właśnie w poniedziałek zaczęliśmy od tego. Ulotki. Była też akcja kartki z Chłastą, dokładnie tak. W poniedziałek ulotki z fragmentami twórczości Chłastki. Jak to się udało? Bardzo dobrze. Lepiej wyjść nie mogło. Kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy chcieli pomóc Stowarzyszeniu Młode RP, chodziło po ulicach z koszulkami charakterystycznymi z logiem Teraz Chłastą. I rozdawali ulotki. Ludzie by wyrażali duże zainteresowanie. Niektórzy nawet sami do nich podchodzili, pytając, czy to chodzi o ten tydzień z Chłastą. Na Nowym Świecie spotykamy jedną z naszych wolontariuszek. Jak idzie rozdawanie ulotek? Ludzie są chętni, przyjmują, są zainteresowani tematyką i tym, co się dzieje w Tygodniu Chłastki. No i spotkaliśmy kolejnego naszego dzielnego wolontariusza. Dzień dobry, Adrianie. Jak ci się rozdaje? Oj, bardzo dobrze. Widzę, że wśród ludzi duże zainteresowanie. Nie tylko samą postacią Marka Chłastki. Niektórzy, jak się okazało, go kojarzą, ale również całą akcją. Nawet spotkałem jedną osobę, która już słyszała o akcji Teraz Chłastko i była bardzo zainteresowana, chciała się dowiedzieć więcej. Na pewno kojarzysz twórczość Marka Chłastki. Co możesz nam o nim powiedzieć? No, polski James Dean. A jak idzie rozdawanie ulotek? Zajebiście. Udało się to nieźle. Jakieś zabawne historie były? Tak, zaskoczyła mnie kobieta, która do mnie podeszła, stałem tyłem, właśnie czekaliśmy, żeby przejść na czerwonym świetle. Właśnie ona do mnie podeszła i się zapytała, przepraszam, czy to w związku z tym Teraz Chłastką? Się zdziwiłem, że nie dość, że zna akcję, to jeszcze zna Marka Chłastkę i w ogóle jest cała zainteresowana. Sama chciała wziąć ulotkę i się dopytywała a propos całego harmonogramu całego tygodnia. Tak, tak. No zresztą szczerze powiem, chyba nawet udało nam się zgarnąć wolontariusza do rozdawania ulotek w czasie rozdawania ulotek kolegę jednego z naszych wolontariuszy. Zaciągnęliśmy. Tak, spisał się całkiem dobrze. Tak, dokładnie to też ciekawa sprawa.